To album wyjątkowy. Koncert studyjny. Nikt inny takiego dzieła nie napisał, bo przecież by nie potrafił. Niezwykła wyobraźnia muzyczna i niesamowite teksty. To umiejętności, inspiracje, eksperymenty. Zabawna, trochę szalona okładka. Chłopcy w zacnym towarzystwie i nie elegancy jak zwykle. Innymi. I jeszcze. Wszystko na prawdzie jest pierwsze. Technologia, dźwiękowe bogactwo, brzmienie sekcji i efekty wokalne. To statystyczna mieszanka. Trochę muzyki klasycznej i wodopilowych filmów. Słychać wstyd solo i psychodeliczną balladę. Po prostu ma charakter i ogromną wolę. To artystyczne osiągnięcie Georgia, Bingo, Bola. Szczęśliwy był też George Martin, że mógł swoim chłopcom pomóc. I wolny, kolorowy, nieznany nam świat stawał się bliższy i bliższy też dla nas. To najważniejszy album w historii rocka, zrobiony po mistrzowsku. To kierunek muzyce z ogromnym wpływem na innych. To luksusowy koncert. Koncert genialny. To album wyjątkowy. Koncert studyjny. Nikt inny takiego dzieła nie napisał, bo przecież by nie potrafił. Niezwykła wyobraźnia muzyczna i niesamowite teksty. To umiejętności, inspiracje, eksperymenty. Zabawna, trochę szalona okładka. Chłopcy w zacnym towarzystwie i nie eleganccy jak zwykle. Inni. I jeszcze. Wszystko naprawdę jest pierwsze. Technologia, dźwiękowe bogactwo, brzmienie sekcji i efekty wokalne. To statystyczna mieszanka. Trochę muzyki klasycznej i wodopilowych filmów. Słychać wpływ solo i psychodeliczną balladę. Po prostu ma charakter i ogromny wpływ. To artystyczne osiągnięcie Johna, Georgia, Ringo, Paula. Szczęśliwy był też George Martin, że mógł swoim chłopcom pomóc. I wolny, kolorowy, nieznany nam świat stawał się bliższy i bliższy też dla nas. To najważniejszy album w historii rocka, zrobiony po mistrzowsku. To kierunek muzyce z ogromnym wpływem na innych. To luksusowy koncert. Koncert genialny. To album wyjątkowy. Koncert studyjny. Nikt inny takiego dzieła nie napisał, bo przecież by nie potrafił. Niezwykła wyobraźnia muzyczna i niesamowite teksty. To umiejętności, inspiracje, eksperymenty. Zabawna, trochę szalona okładka. Chłopcy w zacnym towarzystwie i nie eleganccy jak zwykle. Innymi. I jeszcze? Wszystko na prawdzie jest pierwsze. Technologia, dźwiękowe bogactwo, brzmienie sekcji i efekty wokalne. To statystyczna mieszanka. Trochę muzyki klasycznej i wodopilowych chwile. Słychać wpływ solo i psychodeliczną balladę. Po prostu ma charakter i ogromny urok. To artystyczne osiągnięcie Johna, Georgia, Bingo, Paula. Szczęśliwy był też George Martin, że mógł swoim chłopcom pomóc. I wolny, kolorowy, nieznany nam świat stawał się bliższy i bliższy też dla nas. To najważniejszy album w historii rocka, zrobiony po mistrzowsku. To kierunek muzyce z ogromnym wpływem na innych. To luksusowy koncert. Koncert genialny.